Cześć! Stałych widzów kanału nie muszę przekonywać, że do testów pick-upa nie trzeba długo mnie namawiać. Dzisiaj mamy Isuzu, którego jeszcze w historii 6 lat testów na kanale nigdy nie było. Nigdy nie mieliśmy okazji testować żadnego samochodu tego producenta, więc bardzo mi miło, że udało mi się od Isuzu Polska wyrwać dla Was na około tydzień. I dla mnie przy okazji, bo jak wspomniałem na początku filmu, nie trzeba mnie długo namawiać do testów pick-upów, dlatego że bardzo lubię te auta. Ale zaczynamy od kół. Standardowo rzucimy okiem na ogumienie, z jakim wychodzi od producenta ten samochód Dunlop AT25 w słusznym rozmiarze Grand Track. Widzicie, tutaj mamy model jeszcze, a rozmiar tej opony to jest nic innego jak 265/60 R18 i tyle widzę pod słońce, bo zaraz oślepnę. Niech Was nie zmylą ogromne wnęki, wcale nie huczy w środku, o czym się dowiecie we wrażeniach z jazdy w drugiej części filmu. Zaczniemy standardowo od prezentacji. Być może za sprawą fajnych opon, które nie generują za dużo hałasu, ale przy tak ogromnym balonie 265, powtórzymy 60 R18, no wiecie, i takim prześwicie można by się spodziewać, że będzie huczało konkretnie. A wcale tak nie jest. Zobaczcie, jak wygląda z tyłu, tu od razu widać zapas, jak to w tego typu konstrukcjach na ramię ma miejsce, że koło zapasowe mamy z tyłu podwieszone. Zresztą we francuskich autach też taki patent był stosowany w nadwoziach samonośnych. No ale dobra, tu zobaczcie, mamy zabudowany bęben. Jest to konstrukcja szczelna, także żadne kamienie, błoto i inny syf nam tam się nie dostanie. A otwarta przestrzeń jest tak ogromna, że można by sobie ułożyć jakąś kolekcję figurek albo czego innego, jakby ktoś chciał zaprezentować jakąś półeczkę czy coś. No w każdym razie ogromne przestrzenie w nadkolach i tak ma być. Auto nie boi się bezdroży. Może wjechać w każdy teren z takim gigantycznym prześwitem. Jak widzicie, nad mostem jest jeszcze no przynajmniej 20 cm, tak patrząc przestrzeni, a obok to nie wiem, ze 20, ze 25 może i będzie jak nie więcej, jak nie lepiej. Zacznijmy może od klapy. Powiem Wam tak, że samochód ma keyless, jest wyposażony w dostęp bezkluczykowy i co ciekawe, gdy nie mamy sensorów w klamce, oczywiście tu tak jak w takich autach japońskich, guzik, do czego nas przyzwyczaiły właśnie samochody z tamtego rejonu świata, ale Japonia, Korea stosują takie rozwiązania. Klapy nie da się zamknąć w ten sposób, natomiast dumnie nazwaną zabudowę Road Ranger możemy zamykać właśnie za pomocą tego zamka centralnego i tu Wam pokażę, że w tej chwili samochód jest zamknięty. Nie to, że ja coś nie umiem czegoś tu otworzyć, po prostu ten zamek jest zamknięty. To taka ciekawostka. Natomiast do drzwi, do burty potrzebujemy już klucza, którego akurat nie mam w czasie testów tego auta prasowego. No nic, w każdym razie otwieramy i żeby Wam pokazać całe dobrodziejstwo schowka, teraz możemy zajrzeć. No, także Paka Fest, solidny bagażnik. Można by tu, myślę, że europaletę wrzucić. A z krótką kabiną, czyli tylko zakładając, że mamy dużo dłuższą przestrzeń ładunkową, to tu w ogóle można szaleć. No ale przy naszych zapotrzebowaniach, akurat moich, no zdecydowanie bardziej wolę pick-upy z dużą kabiną. Przy amerykańskich i tak te kabiny są małe. No ale cóż, drzwi bardzo solidne na konkretnych kablach grubych. Wytrzymałość to już w katalogu trzeba wyczytać, ale myślę, że spokojnie 120, jak nie 150 kg bez problemu. Ja tu wchodziłem, ładowałem ciężary i wszystko jest w jednym kawałku. Nic się nie rozpadło. Zamykamy. Tu jeszcze taka uszczelka, znaczy taka zaślepka gumowa, żeby do zamka się nie dostawała woda, nie zamarzała na przykład zimą. No i trzecie światło stopu na tej fajnej, bardzo fajnej zabudowie. Mamy też oświetlenie LED-owe. To wszystko Wam potem pokażę już, jak będziemy z załadunkiem. Zobaczycie, co tam transportowałem tym samochodem. No i auto zamykanie następuje, bo co chwilę auto nam się zamyka. A propos auto. Jak to widzicie w autach azjatyckich, mamy dumne auto, że szyba kierowcy rzeczywiście jest takim wyczuwalnym skokiem auto, natomiast wszystkie pozostałe są bez tego trybu, także dopóki trzymamy się opuszcza, dopóki trzymamy w górę się podnosi. Blokada szyb, żeby dzieci się nie bawiły, centralny zamek, lusterka, co ciekawe możemy je chować. Jeżeli sobie przełączymy i mamy elektrykę aktywną, czyli tam zapłon, lusterka się nam schowają, także jest to fajna rzecz, a pomimo tej funkcji bajeranckiej możemy je schować sobie tak, jakby były w ogóle manualne. Bez problemu, chodzą delikatnie, bardzo luźno się chowają ręcznie. Nie zawsze jest to możliwe. Początkowo w ogóle myślałem, że tu jest tylko składanie manualne lusterek, właśnie dlatego, że tak leciutko chodzą.
Słuchajcie, kierownica bardzo ładnie obszyta, bardzo wygodna w trzymaniu, fotel, spójrzcie jak premium. Już nie mówiąc o samym wnętrzu, jak na zewnątrz to auto się prezentuje. Czarne felgi, lakier biały metalik perłowy, bo on się tak pięknie mieni w słońcu, zobaczycie, mam nadzieję, ten efekt, perły. No, wygląda naprawdę no, premium. Pick-upy nie są autami reprezentacyjnymi, a mnie to akurat cieszy, że tak jak testowałem dla Was na przykład Mitsubishi L200, czyli rywala tego Isuzu, dosłownie w każdej wersji, niedawno nawet na kanale wersję Stark, czyli tą taką najwyższą, najbogatszą, miałem okazję w tym samym miejscu testować, możecie sobie zobaczyć lekki offroad, także zapraszam, gdzieś tam Wam podlinkuję. To powiem Wam, że Mitsubishi aż tak nie wygląda we wnętrzu jak to auto. Spójrzcie, przeszycia, skórzana deska, niemal jak w Mercedesie, którego kiedyś prywatnie użytkowałem, W205. Jest to naprawdę robiące wrażenie. Światło awaryjne, otwieramy schowek. Robi to dobre wrażenie. Czarna podsufitka na sportowo. Tu mamy głośniki w podsufitce systemu Premium Sound System. Jakość audio jest ok. Szału nie ma, szczególnie jak otworzymy, uwaga, uwaga, napęd DVD, także możemy odtwarzać dzieciaczkom bajki. Jedyny mankament tego rozwiązania jest taki, że w przeciwieństwie na przykład do systemu kina samochodowego w vanach, tak jak w moim amerykańskim, że mamy tu ekrany, te tak zwane telewizorki podsufitowe, no to tu mamy ten duży ekran z dosyć odbijającą światło powierzchnią i w takim słonecznym, taki słoneczny dzień jak dzisiaj bardzo, bardzo nie jest to czytelne, po prostu dużo refleksów, zbyt ciemny jest ten obraz, zbyt mało kontrastowy, nawet regulując sobie oczywiście, bo tam można jasność i kontrast poprawiać, ale nie jestem pod wrażeniem, jeśli chodzi o możliwości, jakie daje tak duża przekątna tego ekranu. Obraz mógłby być lepszy, ale super, potrójny like za to, że mamy system DVD, czyli te inforozrywki rozbudowanej na wyposażeniu pick-upa. To fajna rzecz, naprawdę duża rzecz. Przyciski obsługi panelu bardzo też robią od początku na mnie dobre wrażenie, od pierwszego dnia. No, przypomina mi to wszystko właśnie W205. Kiedyś prywatnie sobie ten samochód nabyłem, wziąłem w leasing i bardzo mi przypomina ten panel W205 z tamtego właśnie okresu. Też te wszystkie przyciski tutaj chodzą z takim przyjemnym feedbackiem, z przyjemnym klikiem. Bardzo ładnie to chodzi. Kierownica jest, można powiedzieć, dosyć obładowana funkcjami, ale tu obsługujemy tempomat, to wszystko w czasie jazdy Wam jeszcze pokażę, mamy adaptację, nie do zera, więc trzeba uważać, bo to też tak przechodzi delikatnie, nagle się okazuje, że możemy komuś zaparkować, aczkolwiek radar czuwa i w ostatnim momencie zacznie za nas hamować, co już właśnie raz w trasie miałem taki moment, to może Wam dam przebitkę, byłem zdziwiony. Tu mamy zwolnienie wlewu paliwa. Tu mamy otwieranie maski, do której zaraz przejdziemy, jak również tam uzupełnimy AdBlue. To mogę Wam od razu pokazać, otworzymy sobie to wszystko. Uchwyty są, jak to w pick-upie, aucie terenowym, porządne. Jak mocno złapię i zaczynam szarpać tą konstrukcję, to nic absolutnie nie trzeszczy. To mnie bardzo cieszy. To samo jak zamknę drzwi. Jedna uwaga, właśnie teraz to się stało. Zamykając drzwi, poduszka powietrzna jest tak duża, że jak zamknę z normalną siłą, to się nie da. Na pochwałę zasługują masywne, duże klamki. Ja nie mam małej dłoni, a zobaczcie, jak moja ręka wygląda, moja dłoń przy tej klamce, jak ręka jakiegoś małego dziecka. Po prostu klama jest po byku. Ogromna. I mocniej trzeba przyładować. Kieszenie duże, 1,5-litrowa butelka się zmieści, tu akurat moja trochę mniejsza, z jakieś tam bibeloty, które będziemy transportować też. Tu mamy nawet całkiem fajnie wyściełane, jedyne miejsce, które słyszycie, to skóra pracująca o boczek, skóra o skórę obita. Ale jak jechałem i trzymałem tu rękę, to w ogóle nic nie słyszałem, więc też ciekawe. Teraz akurat mi się jakoś tu odzwało. Może kwestia temperatury, nagrzało się bardzo na słońcu, nie wiem. Ale widzicie szwy, nie ma lipy, moi drodzy, naprawdę nie ma lipy. Tu jeszcze blokada, oczywiście centralkę też mamy, tu można sobie zablokować zamek. Z tyłu natomiast wspomniany wlew paliwa i AdBlue do uzupełniania, spory zasięg, nie trzeba co chwilę będzie uzupełniać tego roztworu mocznika. I teraz zobaczcie, siedzę sam za sobą, mam jeszcze troszeczkę do fotela, tak to wygląda tu, więc jest nieźle. Tak to wygląda w tym miejscu, że drzwi zamykamy i już nie wyjdziemy. Jest blokada, no musiał jakoś inaczej się stąd wydostać. Sprawdziłem, czy rzeczywiście ta więźniarka działa, bo dzieci coś tam narzekały, że się nie da wyjść. Ale zobaczcie, lampki podsufitowe oczywiście nie w LEDach, to już standard dla aut japońskich i koreańskich, że takie kwiatki wychodzą, może w kolejnym jakimś tam faceliftingu poprawią. Ale z tyłu dużo miejsca, jest też podłokietnik konkretny z dwoma uchwytami na kubeczki, skórzany, dosyć mięciutki.
Także biedy nie ma. Szeroka kabina, fajnie, można tu spędzić czas podróży. I dla pasażerów z tyłu, co ważne, złącze USB na takiej zaślepce. Oraz, co też bardzo ważne, nawiewy klimatyzacji lub ogrzewania, w zależności co tam kierowca czy pasażer z przodu ustawią. Także super sprawa. No i ten wspomniany właśnie Live Surround Sound. Jak powiedziałem, szału nie ma, ale biorąc pod uwagę, że jest to pick-up wół roboczy w wydaniu eleganckim, żeby nie nadużywać może słowa ekskluzywnym, ale ja bym się tu nie bał takiego słowa użyć. Wydaje mi się, że mogę wystawić i tak wyższą ocenę za całokształt, jeśli chodzi o wrażenia z podróżowania w tej kabinie. Kanapa tylna też bardzo wygodna, podobnie jak przednie fotele. Pod tym względem kolejne miłe zaskoczenie, że samochód nie tylko wygląda elegancko, prestiżowo można by powiedzieć, ale też w środku człowiek się tak czuje, wchodząc do kabiny. A pod maską tego wielkiego auta mamy nie za duży silnik, bo tylko 1898 cm3. Pozostałe parametry widzicie teraz na ekranie, a komora silnika wygląda właśnie tak. Bardzo ciężka maska, oczywiście teleskopów nie uświadczymy w tego typu samochodzie, ale mamy pałąk i trzeba uważać, gdzie się go wpycha, żeby nie pomylić otworów, bo może się to źle skończyć przy tak dużej wadze maski. No ale imponujący przód, bardzo wysoko auto wisi nad drogą i tak samo zaczyna się maska. A odnośnie napędu DVD powiem Wam jeszcze jedną ciekawostkę, że jak jechałem właśnie z moją córeczką, to opanowałem taki patent, ponieważ w czasie jazdy oczywiście z oczywistych względów obraz się nie będzie wyświetlał, tylko jak się zatrzymamy, ale uwaga, nic nam nie da to, że będziemy trzymać nogę na hamulcu w pozycji D, czy nawet jak przełączymy w pozycji P. Nic nam to nie da. Natomiast jeżeli zaciągniemy hamulec ręczny, w tym momencie, gdy trzymamy na przykład nogę na hamulcu w pozycji D, to od razu nam się pojawia obraz. Także na światło, gdy mam dłuższy postój, zaciągałem hamulec ręczny i moje dziecko, moja córeczka mogła obejrzeć sobie chwilę filmu, a tak po prostu słuchała w czasie jazdy. Co prawda mogli wykonać patent tak jak już w niektórych samochodach, ale może zbyt wiele wymagam, żeby kierowca był odcięty od tego ekranu, żeby się wyświetlały na przykład dane, a pasażer mógł widzieć film, oglądać, no ale może troszkę za wiele bym chciał. No dobra, nie przedłużając, słuchajcie, bo wrażenia z jazdy chyba są najważniejsze. To na to wszyscy czekacie, więc przechodzimy do wrażeń z jazdy przez Polskę. Jedziemy. A teraz odpalanie silnika i zobaczycie, ile mamy kontrolek na desce. Resetowanie zegarów. Fajna, fajna sprawa. Świetne, duże lusterka. Bardzo dobrego kształtu. Wszystko w nich widać. Myślę, że nawet nasza stała narzekaczka na wielkość lusterek Ewa na kanale nie byłaby nimi zawiedziona. Myślę, żeby je pochwaliła. Akurat ona zwraca uwagę bardzo na takie rzeczy, jak właśnie boczne lustra. Kierownica fajna, przyjemnie się tym autem jedzie. Silnik słychać, tak jak niestety no, podejrzewałem, że ten mniejszej pojemności diesel będzie troszeczkę hałaśliwy. No ale w pick-upach tak już jest, że często tego diesla bardziej słyszymy niż w SUV-ach czy autach wyższych segmentów, bardziej luksusowych. Po prostu projektując je, nie za bardzo się producenci przejmują tym, żeby tak bardzo odizolować komorę silnika od kabiny. Oczywiście to jest przepaść względem tego, co było kiedyś, bo da się tu komfortowo nadal podróżować, ale słyszycie, że no słychać. Szumem swoją drogą, bo to tam słychać, wiadomo, trochę opon, trochę wiatru, ale ten odgłos silnika, no, jak go wkręcimy na obroty, to ryczy zacnie. Jak ktoś lubi diesla, to będzie w niebo wzięty. Wielki ekran systemu inforozrywki. Bardzo przyjemnie się tym samochodem pokonuje kilometry drogami krajowymi. I nawet po ekspresówce fajnie mi się tu jedzie. Przy licznikowych 120 km na godzinę jedziemy tak naprawdę 114, czyli 6 na godzinę przekłamanie. Nie jest cicho w tej kabinie. Niestety, ale to jest też oczywiście zależne od tego, jaką mamy aurę, jaką mamy wichurę na zewnątrz. Jest jednolity ten szum, taki jednostajny, jakoś nie przeszkadza, nie penetruje czachy. Mózg się nie męczy nasz od tego hałasu, aczkolwiek te okolice 68,5-69 dB przy 100 kilkunastu, przypominam Wam, że GPS podaje
wynik o 6 km niższy, czyli trzeba by jechać 126, by mieć te GPS-owe 120. No i tak to wygląda. Ale powiem Wam, że ten hałas jest w takich częstotliwościach, że mnie nie męczy. Czasami te świsty, gwizdy, jakieś takie okropne odgłosy w pewnym paśmie częstotliwości dobijają mnie, nawet gdy nie mamy okolic 69 dB, nawet gdy ten wynik na sonometrze jest niższy, więc to też kiedyś Wam to tłumaczyłem od strony akustyki, dlaczego tak się dzieje, że te same liczby nie definiują nam dokładnie tego, jaki jest komfort w kabinie, jeśli chodzi o akustykę, bo jeszcze bardzo ważne są częstotliwości, w którym paśmie są te szumy, czy w środku, czy na górze, czy na dole. I tak to wygląda. Licznik, jak widzicie, fajny, analogowe zegary to lubimy, chyba Wy też, nie tylko ja. Odkąd zresetowałem przy odbiorze samochodu, mamy wynik spalania na poziomie 9,5 litra, przynajmniej z tego, co nam pokazuje komputer pokładowy. No, co jest tym? Tutaj w czasie jazdy to coś się nie chce, Nie no, to jest przypominajka, że tak, że trzeba się trzymać pasa dokładnie w linii. Tu jak widzicie, jedziemy w tej chwili tylko w napędzie na tył, napęd na jedną oś. Dzisiejsza trasa to jest 9,2 litra, wyjazd z Warszawy od zimnego rozruchu, a od odbioru wczorajszego, przedwczorajszego 9,8. Czyli około dychy na razie wychodzi w tym samochodzie. Lusterka naprawdę super. Kawał dobrej roboty. Pozycja za kierownicą też fajna. Siedzimy wysoko, ja lubię siedzieć nisko, ale w takim aucie no trzeba siedzieć wyżej i to mi się też podoba. A teraz ruszamy spod świateł i posłuchacie tego pięknego brzmienia jednostki. Tak jak mówiłem, wkręcanie na obroty słychać, niezależnie czy silnik jest zimny czy ciepły, dość konkretnie daje o sobie znać, ale w tym samochodzie tak ma być. Po prostu to jest urok tego auta. Tu nie będziemy się chcieli odciąć całkowicie od hałasu silnika czy od wszelkich szumów z drogi. No, w takim pick-upie nie o to chodzi. Ten pick-up ma być nie do powstrzymania, jeśli chodzi o różne warunki na drodze i poza drogą. I tak jest. Ogromny prześwit. Wielkie koła z balonowymi oponami. Napęd na cztery koła, który możemy sobie tu ustawiać. Dźwignia skrzyni biegów przypominająca trochę lewarek z BMW kształtem. No i tak, i przyjemnie się jeździ. W lusterkach można w zasadzie cały świat oglądać, który jest za nami, więc jak powiedziałem, robi to bardzo dobre wrażenie. Kamera cofania też, gdy korzystamy z dużego ekranu, nie rozczarowuje, widać w niej jak w małym telewizorze wszystko. Dobry system audio z napędem DVD w schowku, to Wam wszystko zademonstruję w innym momencie, o ile jeszcze nie widzieliście w czasie tego testu. I ogólnie muszę Wam powiedzieć, że samochód robi na mnie na pewno nie gorsze wrażenie niż Mitsubishi L200 w najnowszym wydaniu. O ile tu nie pokuszę się o stwierdzenie, że za wyjątkiem oczywiście silnika mniejszej pojemności, co za tym idzie, powinno być troszkę ekonomiczniej, no ale nie będzie aż takiego, powiedzmy, no powera i momentu obrotowego, to wydaje mi się, że Isuzu mnie nawet troszkę bardziej do siebie przekonuje jako całość, przynajmniej na razie. Ale nie wyrokuję, zobaczymy co będzie dalej. To, że mamy na pokładzie tego auta asystenta pasa, to pewnie nikogo nie zdziwi w tych czasach, ale że mamy w pick-upie asystenta układu kierowniczego, jak go klikniemy, to zobaczcie, że auto samo koryguje, nie trzymam. No, tu nie będę taki pajacował, bo tu droga akurat jest z takim pasem, że nie chcielibyśmy testować to, czy na czołowe z ciężarówką pójdziemy, ale zobaczcie, no, auto samo koryguje tor jazdy. Wygląda jakbym był pijany, ale nie jestem. Ktoś może już dzwonić pod konkretny numer, jak zobaczy co robię przez chwilę. No ale to działa, widać, że działa, siłowniki działają i kierownica nie pozwala nam, układ kierowniczy nie pozwala nam zjechać, przekroczyć linię namalowaną na jezdni. Także w porządku, ale my prowadzimy sami auto, więc wyłączamy niańkę i jedziemy.
Na pochwałę też zasługuje praca wycieraczek. Nie dość, że dochodzą do słupka A, co się nie zdarza zawsze, jak widzicie, niemal do samego słupka A dochodzą, to jeszcze spryskiwacz nie sika w powietrze, tworząc fontannę i oblewając auto za nami, a wychodzi z ramion wycieraczek płyn. Także bardzo fajnie. Takie drobiazgi, a cieszą. Bardzo podoba mi się praca zawieszenia w tym samochodzie. To, jak się auto prowadzi po równej drodze, jest całkiem fajnym doznaniem, biorąc pod uwagę, z jakim samochodem mamy do czynienia. Z pick-upem, a więc no nie spodziewałbym się aż tak miłych wrażeń z jazdy po asfalcie, niezależnie od prędkości, czy jedziemy 60 na godzinę, czy jedziemy 120. Progi też pokonujemy w mieście, oczywiście z dziecinną łatwością. Prześwit ogromny, zawieszenie wytrzymałe, wielgachne koła, więc nie musimy się niczym przejmować. O żaden krawężnik, o żadne niespodzianki nie zahaczymy nigdy przy takim nadwoziu. Co jest jeszcze fajnego? No, fajny jest fotel. Podoba mi się pozycja za kierownicą, ale też sam komfort fotela jest porządny. Słuchajcie, samochód robi bardzo, bardzo dobre wrażenie i wydaje mi się, że gdyby więcej ludzi wiedziało o modelu Isuzu, tego właśnie modelu, miało świadomość o istnieniu tego modelu, no to jego sprzedawalność, jego ilość na naszych drogach, myślę, że byłaby większa. Tak mi się wydaje, że jeżeli ktoś się decyduje na pick-upa, to najczęściej jednak idzie do Mitsubishi w naszym kraju, patrząc na drogach, jak to wygląda, a już Isuzu to jest taki no, troszkę bardziej orientalny pick-up. A jestem na razie tego zdania, że gdybym miał wybierać, zawsze mówiłem, że bardzo, bardzo Mitsubishi cenię tą markę i uwielbiam pick-upy Mitsubishi, jak również Pajero, też świetny samochód, to myślę, że skłoniłbym się jednak ku Isuzu ze względu na kilka tych takich ekstrasów, które tu mamy. Chociażby jak ten system DVD na pokładzie, mam dzieci, więc na pewno by się przydał. Takie niby drobiazgi dla niektórych, ale dla mnie istotna sprawa z punktu widzenia ojca i głowy rodziny. Silnik to Mitsubishi L200, ten diesel większej pojemności, był bardziej kulturalnie pracującą jednostką. Tu troszkę go słychać, aczkolwiek jak już nabierzemy prędkości pewnej, no to w zasadzie zapominamy o tym, że mamy silnik wysokości pod maską. Skręć łagodnie. Gorzej, że właśnie to rozpędzanie, nabieranie prędkości, wkręcanie na obroty powoduje, że ups, no trochę groźnie to brzmi. Ale tak poza tym, mówię Wam, że jeździ mi się tym samochodem bardzo, bardzo dobrze. I bezpośrednio po nim przesiądę się do prasowego, nowego Trafika. Skręć łagodnie w lewo. Będę miał Renault Trafik w testach. Jestem ciekawy, jaka będzie przepaść w wrażeniach z jazdy. Zobaczymy. Wiadomo, kompletnie inne auta. Tu pick-up, tam van miał w wersji dostawczej. Ale wiecie, no, pozycja za kierownicą, masa i tak dalej, przeznaczenie trochę też dostawcze, towarowe. Zobaczymy. Nie wiem, czy będę miał brygadową zabudowę, czy będzie do tego kabina z długą budą z tyłu, z długim załadunkiem. Zobaczymy. No i tak jadąc z prędkością około 65, 66, dokładnie według nawigacji, 70, ponad 70 na wyświetlaczu prędkości. Bardzo fajnie. Bardzo dobrze spalanie, jakie osiągnąłem od wyjazdu z Warszawy 7.9, a załadowana paka ciężarami. Co prawda wiadomo, no, możliwości transportowe tego auta są wykorzystane pewnie raptem w, nie, w 25% teraz ze mną i z tym załadunkiem. Można by tu kilkaset kilogramów więcej wrzucić, ale mimo wszystko mógłby być ten samochód lżejszy, gdyby nie obładowanie paki masą, no w tych ciężarach to tam mam ze 150 kilo leciutko licząc, jak nie koło 200. Więc jest pod tym względem, jestem zadowolony. 7,9 litra w takim aucie to jest dobry wynik. A myślę, że mógłbym się postarać i myślę, że w drodze powrotnej, jak będę wracał zaraz, to zrobię ten wynik lepszy. Zresetuję sobie licznik i zobaczymy. Obstawiam, że będzie 7,7, 7,7, coś takiego w maksie, w średnim wyniku. Kierownicę miło się trzyma. Tu mamy te przetłoczenia na kciuki, wybrzuszenia i wcięcia, bardzo fajnie. Przy niskiej prędkości słychać tylko i wyłącznie silnik. Opony praktycznie nie szumią, jak mamy cichą nawierzchnię. Delikatny taki szum, bardzo nienatarczywy. Jestem zadowolony.
jestem naprawdę, słuchajcie, zadowolony z tego auta. Nie spodziewałem się, że będzie aż tak dobrze. Dlatego też się cieszę, że udało mi się wyrwać na testy Isuzu D-Max. No tu na takiej drodze z gorszą nawierzchnią zawieszenie radzi sobie fajnie, aczkolwiek czujemy ciałem, że no, nawierzchnia się pogorszyła. Ale w zawieszeniu na razie, przynajmniej jak na razie, nic zarzucić nie mogę. Jestem zadowolony, jak pracuje zawieszenie Isuzu. No i to jest kapitalna sprawa, że zrobiłem od odbioru tym samochodem spory dystans, bo już Wam mówię dokładnie ile. 191 km nalatane, a mamy zasięgu jeszcze 855. To jest kapitalna sprawa, że jadąc normalnie mamy bezproblemowo 1000 km zasięgu bez tankowania. Szkoda, że w większości aut jest to nierealne dzisiaj. Zasięg zasięgiem dzięki temu, że nie poskąpili litrów w baku paliwa, ale zobaczcie jakie jest spalanie w drodze powrotnej, kiedy wyładowałem pakę, ten cały składzik żelastwa z paki pick-upa, mamy 6,7 litra, czyli o litr już niższe niż jak dojeżdżaliśmy pierwszą stronę. No tak, tak przypuszczałem, że wiadomo, że to było też zimny rozruch, ten początkowy wyjazd z Warszawy, więc to też zawyżało jakoś wynik na dystansie 100 kilkudziesięciu kilometrów, ale mimo wszystko no, jest już i o litr lepiej. Że bardzo ładny wynik jak na pick-upa, poniżej 7 litrów według komputera. No i ten zasięg, rewelka. To bym chciał mieć w każdym samochodzie, w moim prywatnym też oczywiście. A teraz popatrzcie, w powrotną stronę wygląda to dużo lepiej i słychać w kabinie, że jest rzeczywiście ciszej przy prędkości w okolicach 100 na godzinę. No, 65-65,5 decybela, bardzo fajnie się jedzie. Właśnie taka prędkość jest idealnie stworzona, wręcz stworzona dla tego samochodu, bo jest niskie spalanie, niski poziom hałasu i możemy sobie zwiedzać i podziwiać krajobrazy. W drodze powrotnej jest wyraźnie ciszej w kabinie. Jak mówiłem w pierwszą stronę, zawsze też kwestia aury wiatru, kierunku skąd dmucha, no i siły tego podmuchu. Bardzo fajny ekran, gdy cofamy. Duża przekątna daje nam szansę zobaczyć więcej niż w tych malutkich takich niektórych ekranach w dzisiejszych samochodach, ale tak jak wspomniałem podczas prezentacji, widzicie refleksy świetlne, a przecież nie mamy panoramy, trochę uprzykrzają i tak jak mówię, no ta powłoka błyszcząca ekranu, chociaż to jest takie minimatowe, można by powiedzieć, nie jest to takie high glossy. Natomiast no zdecydowanie jakoś nie udało się uzyskać tego efektu pożądanego. Skręcam kierownicą na maksa, widzicie, że linie się nie skręcają. Nie wiem, czy jest możliwość w komputerze ustawić tam jakieś opcje, no w każdym razie w trybie automatu się nie skręcają. Po włączeniu, wrzuceniu biegu na D, obraz od razu znika. Skręć w lewo. Jeszcze jedna sprawa, może na kamerze tego nie będzie dobrze widać, ale rozdzielczość kamery też pozostawia troszkę do życzenia. Przy tak dużym ekranie fajnie by było, gdyby ta rozdzielczość obrazu była wyższa. Gdy patrzymy z większej odległości, no troszkę ten obraz traci, szczególnie gdy jest ciemniej. Ale tak poza tym i tak mi się podoba. Ilość obrotów kołem kierownicy, pod spodem kamyczki, luźna nawierzchnia, więc się nie martwcie o układ kierowniczy. Końca nie widać. Dobra, prawie jeden obrót, prawie drugi, prawie trzeci mamy, prawie czwarty, tak? No w tą stronę jak zwykle trochę mniej, także to będzie ze 3,5, 3,75 w tą stronę więcej odkręcimy. No trochę trzeba się nakręcić, jak to w pick-upie. Widzicie, kamera cofania, linie się nie skręcają.
momencie, kiedy dajemy drive, od razu obraz znika, nie jak w niektórych samochodach, że jeszcze chwilę ten obraz jest, także błyskawicznie znika. No i wspomniane refleksy i samorozdzielczość nie zachwycają, ale przekąt na pobyku, fajna rzecz. No i kąt widzenia też jak najbardziej na plus. Refleksy i rozdzielczość do poprawy. A teraz zobaczycie, jak wygląda pulpit i ilość kontrolek na desce przy odpalaniu. Resetowanie zegarów. Fajny bajer w pick-upie. I statystyki z dłuższego przebiegu.